uczone pewnej samowiedzy teoretycznej bohatera dzisiejszego spotkania, ponieważ ta cała twórczość nie wynika tylko z impresji, samej gry wyobraźni, ale wynika z pewnego podkładu teoretycznego. Przecież pan Janusz Styczeń jest współtwórcą zarysu programu poetyckiego Ugrupowania Literackiego 66. To jest ugrupowanie, które za tradycję wiodącą uznało dwie awangardy przedwojenne i powojenne kontynuacje ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Mirona Białoszewskiego i poezję lingwistyczną Tymoteusza Karpowicza. Jest to program opozycyjny w odniesieniu do orientacji hybrydy. Jest to opozycyjne w stosunku do formuliczności i synkretyzmu orientacji hybrydy. Tam się też mówi o tym, jakim postulatom powinna odpowiadać nowoczesna, współczesna poezja. Poezja ta powinna być pod każdym względem oryginalna, żeby na gruncie zastanej kultury literackiej nie istniały łatwe klucze interpretacyjne. Poeta nie może spać nad słowem. Tak zresztą zareagował na te zarysy programowe Przygoś, który analizował te właśnie roztrząsania teoretyczne Janusza Stycznia, Ernesta Dyczka, Jerzego Pluty i wielu, wielu innych. Szanowni Państwo, istnieją bardzo ciekawe... Siadaj, Bandziu! Siadaj, nie przeszkadzaj! Istnieją bardzo ciekawe, problemy ściśle filologiczne, które można by roztrząsać w odniesieniu do twórczości pana Janusza Stycznia. Jeden tylko przykład chciałem podać. Otóż w wersji wrocławskiej Skargi Umierającego jest pieśń dołączona do tej Skargi Umierającego, zaczynająca się od słów: dusza z ciała wyleciała, na zielonej łące stała. Ten wiersz ma najrozmaitsze wcielenia folklorystyczne. Jest to takie dość zdroworozsądkowe westchnienie duszy zmarłego, która nagle nie wie, gdzie się znalazła. Pojawia się święty Piotr i mówi, że zaprowadzę cię do raju. I jest wiersz Stycznia, zawierający motto z tego utworu. Natomiast to trzeba by wypić lufę jedną, drugą, trzecią mocnego, 70-procentowego zielonego korzennego absyntu, żeby się zorientować, jakie są prawdziwe styki między prototypem, a tym, co w swej wizji zaproponował Janusz Styczeń, ale jak się mówiło wcześniej, nie po to Styczeń jest poetą, żeby nam podsuwać zautomatyzowane, klarowne rozwiązania. Nie będę niczego podsumowywał, ponieważ nic się nie kończy. Jesteśmy dalej w drodze. Wszystko przed nami, wszystko przed Januszem Styczniem. Jeszcze kolejne iluminacje, jeszcze kolejne muzy, jeszcze kolejne spotkania, jeszcze kolejne imprezy zorganizowane przez jakże kłopotliwą Wandę Ziembicką. Wszystkiego najlepszego, panie Rzeczniku. Bo niebawem czeka nas na placu.